Właśnie powstało kolejne narzędzie, które ma sprawić, aby biznes w internecie mógł rozwijać się jeszcze szybciej. Jedna z firm zajmujących się płatnościami w sieci wprowadziła usługę, dzięki której, aby kupić i zapłacić za wybrany przez nas towar, wystarczy tylko jedno kliknięcie myszką. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, całość zajmie nam nie więcej niż 3 sekundy. Witamy w programie Aktywni 60+ w internecie. Dziś pani Iwona opowie nam o swoich doświadczeniach z zakupami przez internet i o oszczędnościach zarówno czasu, jak i pieniędzy, które się z tym wiążą. Zapraszamy. Z internetu korzystam dosyć długo, wydaje mi się, że to już jest chyba z 8 lat. Poprawiło to zasadniczo standard życia, ponieważ kiedyś korzystało się tylko i wyłącznie właściwie z telefonów, pocztówek, kartek. Teraz jest to znacznie prostsze, szybsze, bardziej komfortowe. Ja raczej czynnie korzystam z internetu, czynnie korzystam zarówno jeśli chcę się czegoś dowiedzieć więcej. Często korzystam z Wikipedii, często korzystam z przepisów kulinarnych, często też sprawdzam pewne objawy swojego anormalnego zachowania ciała z tym, co internet na ten temat mówi. Kupuję dużo rzeczy na internecie. Skolekcjonowałam naprawdę całą dużą kolekcję pięknych filiżanek, które kupowałam na portalu właśnie takim, który można kupić i sprzedać rzeczy. Ostatnie moje zakupy to były meble. Umeblowałam całe mieszkanie przez internet. Właściwie cudowna sprawa. Nie wychodząc z domu, w każdej wolnej chwili można sobie usiąść, otworzyć, wejść w kilka sklepów naraz, porównać ceny, porównać opisy techniczne. Bez chodzenia, bez zajmowania sobie czasu przez przemieszczanie się po mieście, bo w domu, w wygodnym fotelu, z laptopem można dokonać zakupy, zapłacić za te zakupy również przez internet i są dostarczone do domu. Jest to wspaniała forma zakupów. Już prawie 12 milionów Polaków wchodzi na strony sklepów internetowych. Najczęściej kupujemy w nich elektronikę, odzież, książki, gry, kosmetyki. Coraz częściej przez internet kupujemy również produkty spożywcze. Przede wszystkim się oszczędza, kupując przez internet, bo te zakupy jednak w internecie są tańsze, a to chyba w każdym budżecie jest istotnym elementem, żeby nie zapłacić więcej, tylko mieć komfort zakupu i jeszcze w dodatku za mniejsze pieniądze. Zanim podejmę jakąkolwiek decyzję o zakupie, to najpierw czytam opinie użytkowników, opinie klientów o sklepie. Także ja świadomie robię te zakupy. To nie jest tak, że sobie po prostu klikam i kupuję, tylko najpierw robię pełną dokumentację na temat produktu, sklepu. I to internet też mi daje takie możliwości, bo jeżeli są same negatywne opinie o produkcie czy o sklepie, to po prostu nie robię tam tych zakupów. Chodzę i kupuję tam, gdzie jest to i bezpieczny sklep, i sprawdzony sklep, i z dobrymi opiniami. Osoby zainteresowane zakupami w sieci mają szerokie spektrum możliwości. Internet oferuje im m.in. sklepy internetowe, sieciowe odpowiedniki klasycznych sklepów, serwisy aukcyjne, w których licytujemy się z innymi użytkownikami. Kto zaoferuje najwięcej, wygrywa. Portale ogłoszeniowe, czyli internetowe tablice z ogłoszeniami. Porównywarki cenowe, serwisy sprawdzające, w którym ze sklepów internetowych za wybrany przez nas towar zapłacimy najmniej. Serwisy zbierające opinie, strony, na których użytkownicy oceniają i komentują sprzedawców oraz nabywane towary. Zachęcam wszystkich do korzystania z internetu. Naprawdę jest to proste, a daje dużo możliwości. Daje możliwość bliskości ze światem, bliskości ze znajomymi. Nie należy się go bać, trzeba korzystać jak najwięcej. Trudno nie zgodzić się z panią Iwoną. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To doskonały moment, by wraz z przyjaciółmi lub bliskimi spróbować nauczyć się poruszać po internecie. Gorąco zachęcamy.